Mariusz Jurkiewicz, forma, chyba i zdrowie coraz lepiej ci dopisują, bo też dzisiaj na konferencji prasowej trener Duszejbajew no, chwalił ciebie, że jednak ta dyspozycja w twoim przypadku jest coraz lepsza. Jak ty to oceniasz? Cieszę się, że przeszedłem pełne przygotowania, że mogłem wystąpić w meczach sparingowych, że miałem po wielu miesiącach przerwy kontakt z piłką, z boiskiem, kontakt z drużyną, już taki bezpośredni na parkiecie. I to było bardzo potrzebne, bo muszę łapać odpowiednią dyspozycję. Moim zadaniem będzie bycie w gotowości, bycie w jak najlepszej formie i jeżeli będzie taka potrzeba, to pomóc drużynie w jakikolwiek sposób. Więc mówię, cieszę się, że odbyłem te 3 spotkania, że jestem w tym momencie w niezłej dyspozycji, tak myślę i mam nadzieję, że ona dalej będzie zwyżkowała. A czy już te obawy, jak ostatnio wychodziłeś na boisko, już minęły, że na zasadzie znowu mi się coś może stać, to już to minęło bezpowrotnie? Znaczy, takie coś nigdy nie występowało, bo albo wchodzimy na parkiet i robimy to, co do nas należy, albo zostajemy poza parkietem i oglądamy poczynania kolegów. Także tu nie ma miejsca na wątpliwości, tylko trzeba wyjść i robić swoje. Choć zapewne myślałeś często, jaki to będzie właśnie turniej olimpijski w Rio. Co ci się właśnie w pierwsze myśli wtedy nasuwają? Nie uciekłeś! To na pewno będzie ciężki mecz i naszym zadaniem jest myślenie o każdym kolejnym spotkaniu po to, żeby te przeszkody, które będziemy mieli, pokonywać w jak najlepszej dyspozycji.